Dominika z Częstochowy. Brawa dla o dwóch uderzeniach, którego potrzebujemy ukaśnięcie w dłoni. Moment, czy wszystko jest jasne? Oui. Tak? Oui. A to mu bardzo. Jest. Grupa 1896. O dwóch, jedno, jeszcze raz, uwaga. O dwóch, uwaga, jedno, trzecie kółeczko. Cisza! Teraz drugie. Proszę Państwa, reprezentacja Rosji! Rosja!
Nie, nie, nie jestem Francuską Kiwujaku. Żartuję, nie? No nagrywam. Pisałam tutaj pięknie płyteczkę, tutaj o. Nagrywam. Tu dostałam, tu. Przestań, nagrywam. Od kogo to? Cię popatrzę. Just watch.
давай. Давай, 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 давай. Да очень мега. 3, 2, 1, старт. Trzeba mu pomóc, jest rehabilitowany, całą jego historię znajdą Państwo na stronie
Fundacji Kubernetes Niższego Wagnera, także na Facebooku, na profilu.
Matko święta, kto to? Jakby się śmieje. Grebe? Albo ten mały. Grebe. Jak zaczynam po sprawie, boję się, że dostanę kupił łajk. Tak to jest banda. No jest! Tak! Tak! Nie daj mu. Aha. Brawo, brawo. Nie musisz nawet nie chcę iść po tą piłkę. Ale leń. Znowu w nas! Na nikogo nie czeka, komu to, że łaska.
Jeszcze raz! To był as!
Szanowni Państwo, zostajemy w hali. Jeszcze widzę jakaś niespodzianka od naszej reprezentacji, co Witam wymyślił. Nie jestem w stanie przewidzieć co, bo on ma różne pomysły. Jedno jest takie, że nasza reprezentacja teraz rozumie. Atakującego zawodnika wręcz jest pan Edward Skorek, członek złotej drużyny Huberta Jerzego. A najlepszym atakującym zawodnikiem Memorialu wybrany został reprezentant Francji, Team France, number 4, Jean Patrick. Proszę Państwa, czas na kolejną nagrodę indywidualną. Będzie to nagroda dla najlepszego blokującego imprezy. Nagrodę wręczy pan Mirosław Rybaczewski, także członek złotej drużyny Huberta Hagera. Proszę Państwa, ja od razu wyjaśnię, bo większość zawodników grało w różnych konfiguracjach. Część dzisiaj, część wczoraj, część w piątek, a oceniane były zawody generalnie od piątku do niedzieli. I to miało wpływ na to, kto i jaką nagrodę otrzymuje. A najlepszym blokującym memoriału został reprezentant Polski Jakub Kochanowski.
właśnie przed podium. Proszę Państwa, najlepiej zagrywający zawodnik imprezy. Nagrodę wręczy Bronisław Bebel i Włodzimierz Stefański, członkowie Złotej Drużyny Pomerańskiego Bebela. I będzie to nagroda dla najlepiej zagrywającego w całym turnieju. Ja powiem tylko tyle, że załatwił sobie tę nagrodę w zasadzie dzisiejszym spotkaniem tą serią dzisiejszych fantastycznych zagrywek. Gratulujemy serdecznie, Piotrek! Szanowni Państwo, czas na najlepszego przyjmującego zawodnika turnieju. I tutaj nagrodę wręczą członkowie naszej złotej drużyny, pan Marek Karbasz i pan Zbigniew Lubiewski. Szanowni Państwo, czas na najlepszego libero. Nagrodę wręczy pan Ryszard Kłosek, członek Złotej Drużyny, Huber Bajerzek Wagnera. Proszę Państwa, kolejna nagroda dla najlepszego rozgrywającego, który może być inaczej dwaj wspaniali rozgrywający. Tę nagrodę wręczą Stanisław Kościniak, członek Złotej Drużyny Huberta Jerzego Wagnera, Grzegorz Wagner, syn pana trenera, były reprezentant Polski. Te bestie cenę, tournament. Team Canada, no i proszę Państwa, czas na nagrodę zdaniową. Od razu powiem, umowa była taka, że tytuł MVP turnieju otrzyma zdanie obserwatorów i tego gremium, które wybierało zawodnik, który okaże się najlepszym zawodnikiem w ich mniemaniu drużyny, która turniej wygrała. Czyli będzie to reprezentant Polski MVP, a nagrodę dla niego wręczy Krzysztof Kowal, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Thank you.
serdecznie proszę o zabranie głosu i uroczyste zamknięcie memoriału prezesa zarządu fundacji pana Jerzego Prosa. Wykorzystać tę sytuację, zwycięstwa budują, nie ma co to ukrywać, to jest...